Co to jest odwaga? Że nikt się nie boi niczego. To jest rzeczywiście to, co jakiś człowiek się boi zrobić, a się przemaguje i to naprawdę robi, tak jak umie. Że ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga. Że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie. To jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. To mamy trzeba się bać? Nie, po prostu trzeba pogadać i już. Sprawa załatwiona. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki Remis. Remis? Myślę, że Remis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak, bo to właśnie rosnę. Ja myślę, że ludzi tchórzliwych jest mniej. A po czym to poznajesz? Po politykach, bo się nie boi tego, co robi. A znasz takiego odważnego człowieka? Może to prezydent. Bo w ogóle się nie boi policji nawet. A prezydent powinien się bać policji? No tak myślę, że trochę. Chociaż to jego koledzy. A od czego to zależy, że niektórzy ludzie są bardzo odważni, a niektórzy nie są w ogóle odważni? To zależy od matki i ojca. Dlaczego? Bo oni, jak ktoś jest niegrzeczny, no to dają klapa. I małe dziecko się boi i nie może już być odważny. A do czego człowiekowi najbardziej jest potrzebna odwaga? Jak na placu Zawisy pojawi się smok, no to trzeba z nim walczyć, jak tylko się może. A jak się może? Uciekać szybko do domu, wymyślić sobie jakiś miecz, pojechać tramwajem i walczyć. A jak ktoś się boi, że kopnie jego prąd, no to wystarczy tylko ilość odwagi. Do czego? Do przegryzienia kabla. Na przykład kuchenka mikrofalowa ma prąd. Jak ktoś złapie trochę odwagi, no to może naprawić. W jaki sposób? Kombileczkami. A jak się boi, no to jest skórzem po prostu.